Wczoraj taką fajną anegdotkę opowiedziałam o Agnieszce Osieckiej i Eli Czyżewskiej. Mów, powiedz, możesz? Agnieszka Osiecka przyjeżdżała od czasu do czasu do Nowego Jorku, przyjaźniąc się z Elą Czyżewską. Mieszkały niedaleko. Pewnej nocy Ela Czyżewska zadzwoniła do Agnieszki Osieckiej o trzeciej i mówi do Ag Agnieszko, natychmiast do mnie przyjdź. Słuchaj, jest u mnie Hoffman i Filipinki. A, a Agnieszka mówi, tak sobie pomyślała, nie? Jerzego Hoffmana, tego reżysera to ja znam. Filipinki mnie nigdy nie, nie, nie kręciły, jak śpiewają. I mówi do Eli, wiesz co Elżuniu, jutro się spotkamy, pogadamy. Naprawdę nie, nie jestem w stanie się ubrać i iść do ciebie. Następnego dnia się spotykają i Ela mówi frajerko, żeś nie przyszła do mnie. Słuchaj, nie uwierzysz. I co się działo? Słuchaj, był u mnie Dustin Hoffman z czterema Filipinkami.